Okej, okay, następne pytanie jest dobrze. Dobre. Dlaczego twój mąż chodzi zawsze w bluzkach na długi rękaw? Kochanie, dlaczego chodzi zawsze w bluzkach z długim rękawem? Bo zakrywam tatuaże. Felicita. Felicita. Już zobaczycie, o co mi chodzi. Nie zobaczycie, bo mi... O, jest. Felicita. Jest tam, widać to? Maszyny budowlane. Nie wiem, czy to jest tu, czy nie tu. O, jest Felicita. No nie mogę jej pokazać, no. Felicita. Krzyś kupił jakieś takie batony, bo był wysłać paczkę. Niespecjalnie. No zjadłam, bo trochę byłam głodna, ale potrzebowaliśmy coś wszamać na szybko. On miał jakiś borówkowy i ten chyba ten borówkowy lepiej. A ten orzechowy, to tak jakoś orzechów, to ja to niespecjalnie czuję. Nie wiem, wziął, bo to akurat był w jakimś tam sklepie sportowym i tam wysyłał paczkę kurierem. I tu jakieś, wiecie, proteinowe dla siłowcowych ludziów batony. Tutaj skład, bo wiem, że to dla niektórych ważne. O, jeszcze cyfry, bo tak bez sensu podać tylko literki, bo cyfry tutaj w tym wszystkim najważniejsze. Ja to mam właściwie kalorii, bo jestem taka ciekawa. 100 gram 437 kalorii. A ile ma ten baton? Strasznie ciężki był. Pompkę też masz? Co? Pompkę masz? No. Kupiłeś od razu? Była? No. Strasznie dużo się dziwię. Co? Strasznie dużo się dziwiłam w tym zdanie. Zdaniu. Bo tutaj w tym sklepie jest wszystko. Ten baton ma 80 gram. No. I przemaliśmy prawie 400 kalorii w tym batonie. Co ty gadasz? No, tragedia. To przecież miał być jakiś chyba fit, no, nie? Tragedia. I jeszcze był niedobry. Jeden posiłek trzeba sobie odciąć dzisiaj. Czyli się poświęcasz? Ja chcę schudnąć dla ciebie, żebyś mnie tak w talii chwycił. Tak. Jak? Tak. Dwoma rączkami. Nie złączę palców, bo byś musiała nie mieć mi w ogóle jelitek. Wywalimy. No. A, bo powiemy wam w ogóle sytuację z glebogryzarką, bo mówiłam o tym na Instagramie, no ale tutaj powiemy jeszcze przy okazji raz. Analizując wczoraj przy drinku, stwierdziliśmy, że nasz trawnik chcemy, aby był idealnie gładki. A żeby to uzyskać, potrzebujemy jeszcze glebogryzarkę, aby wyrównać cały teren, no nie? Wypożyczenie takiej glebogryzarki, która nam to wszystko, wiecie, ujednolici, to jest 150 zł dziennie plus 500 zł kaucja. No ale stwierdziliśmy, że przy dziecku, wiecie jak to jest, nie zawsze jest ten czas. Kochanie, stanąłeś trochę dziwnie? Wiem. Nie zawsze jest ten czas tyle w takich ilościach, jakby się chciało, no nie? Więc stwierdziliśmy, że może zobaczymy, czy jest jakaś firma, która to robi profesjonalnie, zajmie jej to kilka chwil, bo wiemy, jak szybko to poleciało, gdy równaliśmy w pierwszej kolejności trawnik koparką. No i dzisiaj zadzwoniliśmy właśnie do takiej firmy. Okazało się, że pan nam krzyknął ile? 2000. 2000 zł. 2000. Ale to nie jest, trzeba powiedzieć, za co to jest. No to za, no to dobrze. Myśmy go już równali w zeszłym roku i teraz on trochę porósł po roku, no nie, taką trawą i takim różnym syfem, który tam został. I chcieliśmy to przekopać, żeby po prostu pozbyć się tego przed tym ostatecznym równaniem już taką ładną ziemią. I do tego używa się takiej glebogryzarki. Tak. No i ten pan, to jest kwestia przejechania tam i z powrotem tą glebogryzarką, tak mi się wydaje, może to trochę upraszczam. Ale tak widziałem wszędzie na internecie, jak ludzie to robią i po prostu jeżdżą taką miał maszyną. Taki traktorek. O, on miał bardziej ważne. Po prostu mocniejsze to, no, no nie? Bo to robi, bo to nie robi tylko sobie, tylko ludziom. No tak czy siak to 2000 za 600 metrów kwadratowych. No, to jest okropnie dużo pieniędzy. Tak, to jest bardzo dużo pieniędzy, zwłaszcza, że jeszcze musicie mieć przebrany tak naprawdę ogród. Że musicie najpierw pozbierać wszystkie kamienie jakieś powyżej 5 cm. I dopiero wtedy wjechać z taką glebogryzarką, taką zaawansowaną. No, dokładnie. Ja wczoraj liczyłam, że będzie to koszt gdzieś około 700 zł. 800 zł, tak mówiłam. Krzyś powiedział, że kas tak dużo, a dzisiaj pan krzyknął 2000. Co, tu jest ta glebogryzarka? Tutaj jest. Chyba. To są używane, widać, no nie? No. Idziesz zobaczyć? No i to. Oh. Tak było zimno, a już się tutaj tak ciepło zrobiło. Pan jest spocony.
z mamą i tatą? Wszędzie razem, co? Wszędzie razem. Tak. Tak. Dotarliśmy do domu. Posprawdzaliśmy wszystko to, co chcieliśmy, załatwiliśmy to, co chcieliśmy. Krzyś wymienił już koło w taczce. Ja robię teraz kawę, Mikołaj poszedł spać. Zabieram się za pracę i potem za ogród z Krzysiem. Także będziemy dzisiaj, ile będziemy mogli, tyle pociśniemy, bo może uda się jutro wypożyczyć tą glebogryzarkę i zacząć działać. Ale to tak, może nie jutro, ale bardziej pojutrze. O, widzę, że Krzyś ściągnął też ten zbiornik nasz nieszczęsny ze skarpy. Dobra, zaraz wychodzimy na pole, tylko sobie kawkę zrobię i idę na chwilę wychillować, a potem do roboty. Witamy się z wami z samochodu. My znowu w trasie, Mikołaj zasnął. Jedziemy do Leroy po glebogryzarkę, bo jednak przeliczyliśmy, że koszt wypożyczenia 150 zł za dzień plus kaucja, nie wiemy, ile nam to zajmie. Więc jeżeli by nam to zajęło na przykład 4 dni, to już się nie opyla wypożyczać, lepiej kupić i nie mieć takiego ciśnienia, że to musi być już zrobione. Więc jedziemy do Leroy i tam znaleźliśmy glebogryzarkę, więc będziemy kupować i zobaczymy, mamy nadzieję, że wejdzie, bo wszyscy jedziemy razem i tak na przypale albo wcale nie wiemy, czy po prostu ją zmieścimy. Druga rzecz, byliśmy oddać pompkę, którą wczoraj Krzyś kupował do zbiornika retencyjnego, bo okazało się, że nie ma głównej części takiej, która pozwoli nam wyciągać wodę. Chodzi o coś takiego. Pan sprawdzał to u siebie. Okazało się, że na 5 pompek tylko w jednej była ta część, że ludzie to po prostu kradną. Ja nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby iść do sklepu i się nie bać i coś zajebać. Bo ja nie rozumiem tego. Nie wiem, ja nie byłabym w stanie. Coś takiego wziąłem i też to dałem na ladę. Nie wziąłem tego do kieszeni. No dokładnie, małe, bo jak jest małe, to już trzeba wziąć, no nie? No, chore po prostu. Ja nie wiem, co ludzie mają w głowach, że robią takie rzeczy. Też tego nie rozumiem. No, ale jedziemy, mamy nadzieję, że załatwimy i dzisiaj jest znowu piękna pogoda. Zobaczcie, jakie błękitne niebo. Ma tak być do soboty, dzisiaj mamy czwartek, więc mamy nadzieję, że jak najwięcej uda się pocisnąć po prostu, zrobić i może, no liczymy na to, że ten ogród będziemy mieć już tą glebogryzarką przejechany w całości. No zobaczymy, jak to długo pójdzie, czy to, wiesz, czy ja to zrobię w ten jeden dzień, czy się okaże, że na przykład nie ma szans tego zrobić w jeden dzień i już byśmy byli gdzieś. A tak to ja mam jeszcze kilka myśli, gdzie jej użyję. No nie? Tak, właśnie o to chodzi, żebyśmy sobie wykorzystali. Czyli 3 dni załóżmy, będę jej używał, nawet jeśli ogród dzisiaj zrobię. Ja też mam nadzieję, że nie jedziemy na darmo i po prostu wrócimy z glebogryzarką. Jesteśmy trochę głodni, bo pozbieraliśmy się ultra szybko. Jak Mikołaj ma mieć pierwszą drzemkę, także Miki sobie tutaj słodko śpi w foteliku, bo tak udało nam się to wszystko ogarnąć. Mieliśmy jechać dzisiaj, Krzyś miał sam jechać, żeby tą glebogryzarkę wypożyczyć. Parę osób właśnie mi napisało, że kupowały te glebogryzarki, bo zajęło im to tyle, że nie było szans, nie było opłacalne to wypuszczanie. Dlatego no, wolimy się nie przekonywać, żeby nie eskalować kosztów, tylko od razu ją kupić. Ile kosztuje ta glebogryzarka? Niecałe 900 zł? Tak, 900 zł. Niecałe 900 zł, więc no, pokażemy wam, jak ona wygląda. No i ona jest spalinowa, nie? Tak. Bo tańsze glebogryzarki są elektryczne. No myśmy mieli parę jeszcze elektrycznych i one nie mają takiej mocy, oprócz tego na dużym ogrodzie te przedłużacze, kable, jeszcze wam ten kabel wejdzie w tą glebogryzarkę, wszystko się tak trafi, więc stwierdziliśmy, że mimo wszystko to jest lepszym rozwiązaniem, więc widzimy się już z Leroy i zobaczymy, co tam będziemy widzieć. Zrobiliśmy sobie kawę do kubków. Także kubki się super sprawdzają na takie wyjazdy. Mój mąż miał świetny pomysł. Nie, to moim zdaniem to jest super. Pierwsza rzecz, no kubek z pokrywką kosztuje, nie wiem, złotówkę, coś koło tego wychodzi. Tak. Nie? Natomiast kawa gdzieś, to jest no zawsze teraz 12-15 zł, no tak. Nie? Taka duża, mówię tak. O takiej dużej. No to wiecie, my za kilogram kawy płacimy gdzieś koło 60 zł, tą kawę, którą my używamy. Więc szybko licząc, właściwie dwa razy wypad na kawę po 15 zł no. I my mamy już cały kilogram kawy, a z tego wyjdzie więcej niż 4 kawy, wyjdzie z tego, no nie wiem, z 40 kaw. No,
4 razy na kawę i masz 50 kubków i kawę, no. Ja tego totalnie nie czaję. Bez problemu kupiliśmy papierowe pokrywki. One tak samo nie przemakają. Z drugiej strony popatrzcie na to. Skoro kubek, w którym jest nalana kawa i w nim ta kawa stoi, nie przemaka, to jak ma przemóc pokrywka? I nie rozumiem, dlaczego jest taki problem, żeby na tych wszystkich CPN-ach i wszędzie tych pokrywek z plastikowych nie wymienić na ten. Oni już mają takie bicie na tej kawie, bo ona tyle kosztuje, że to jest tak przewartościowane, to jest chyba z 500-600% tego, i czasami jest taka niedobra, że to jest szok. Najgorzej jest, jak trafisz na niedobrą kawę, no nie? Zapłacisz 15 zł i tej kawy się nie da pić, albo jej nie wypijesz, bo jest taka niedobra. Ale zapłacisz 15-16 zł i dostajesz jej tak mało, że masz na 3 łyk. No myśmy się kiedyś tak zachwycali kawą z McDonalda bardzo. Ale teraz już nie smakuje. A teraz jedyną kawę z McDonalda, która jest dobra, to jest na przykład karmelowe latte, ale ono już też kosztuje okropnie. Bo jak są te do zestawów zwykłe białe kawy, czy to cappuccino, to ja tam po prostu nie czuję żadnej kawy, tylko to smakuje jak to, co nam się wylewa podczas czyszczenia ekspresu plus mleko. Oj, ktoś tam będzie miał kiepski dzień. Oj, a to... Tajniacy byli? Tak. Mhm. Nieoznaczony. Tutaj często jeździ nieoznaczony. Dojechaliśmy. Także parkujemy, Mikołaj się obudził. Dzień dobry. Idziemy wszyscy razem. Marta wzięła sobie nosidło, więc będzie mi wygodniej go zaczepić właśnie na nosidle. Mamy grzebogryzarki. To jest ta. To malutka. No ale to patrz, nie jest dużo większa, a ten. To nie chodzi o mocno. 3,2, a ta jest 2,5, no. To jest dużo słabsza. Ale... No nieważne, no. Jak będziemy mieli swoją, to nie zależy nam na czasie. Ale przecież ta do wypuszczenia też była mniej więcej tej wielkości. To nie była taka duża jak ta. Tak mi się przynajmniej wydaje. To była taka z takimi jeszcze dodatkowymi... z czymś takim po bokach. Nie wiem, nie widzę takich. Są jakieś talerze. To w ogóle od razu można orać ziemniaki wsadzić. Bez problemu ją wsadzimy. A, ale weź to w tył, bo to jest dziupny tak. A miną bardzo, bo to w ogóle jest jakaś taka porozwalona. Jechać ten ogród taką szerokością. No. Załóżmy, ile to ma? Pół metra? No. A mamy załóżmy 19 metrów. No to metrów. 40 razy trzeba jechać tam Fordem, ale przecież jeszcze będziesz najeżdżał. No, najeżdżał jeszcze, myślałem, żeby jeździć jeszcze w poprzek. No właśnie, no teraz możemy, no bo jak będziesz miał, no to bez problemu. Gdzieś? A no widać, może to za tą szerokość. No. No, czekaj, tu mamy 900, to jest jakby no 300 więcej. No to co, bierzemy tą za 300 więcej? Właśnie teraz tak na to patrzę. No też na to patrzę, że to po prostu będziemy, upieprzymy się jak dzikie woły. To weźmy tą, już że kupujemy to i tak chcesz to zrobić więcej. Choć potem tą przejedziesz tam te górne rzeczy, co chciałeś? No tak, przejadę. No to dobra, nie wiem, decyzja. Bo właśnie teraz tak patrzę, że to jest naprawdę krótkie, no nie? Bierzmy tą dużą. Uważam, żeby wziąć tą dużą. To jest 300. No ale to już jest 1200. No dobra, no ale jakbyśmy mieli to zrobić, potem będziemy to jeszcze raz robić. Uważam, że bierzemy tą większą. Ale ta jest za 1600, w sumie to są tylko 400. Która? A patrz jaka duża, to następna. Ano. Może byśmy, kochanie. Trzymam. Dziękuję. Krzyś jedzie z glebogryzarką na reklamację, słuchajcie. Patrzcie, co się stało. Wyłamał się cały spaw, ale czadowy. A może by zrobić tamtą ścianę w takich lamelach i ukryć te drzwi lamelami? No też by dobry pomysł. Wiesz, nie będzie tego widać w ogóle. W ogóle mega dużo w tym Leroy teraz jest takich nowości. No. Ale tam masz taki długi na przykład, tam na górze.
Tam, na górze masz taki długi. O tak, ale są na filcu. Ja nie wiem, czy my w łazience chcemy. Nie, na filcu nie chcę, nie chcę. W ogóle jest dużo alternatyw na łazienkę, że nie będziemy musieli robić z płytkami, tylko z takimi właśnie panelami. Inspiro jakieś panele. Ale wiecie, co mi się podoba niesamowicie? I to chciałam do salonu. To. Ja sobie to normalnie, jakbym mąż tego nie zrobić, to sama to zrobię. Ale powiem wam, tak, wracając do naszego obicia w łóżku, tego wezgłowia, to jest super, super pomysł na takie wezgłowie, żeby zrobić samemu. Co, masz progi? Mi się wydaje, ten. Że ten. Tak, ja bym kupiła. Prawdopodobnie to sam kolor. Prawdopodobnie mi się to widzi, że to jest ten sam kolor. Raczej to, no nie? Raczej to mi się wydaje. Najwyżej zwrócimy. Tak, no bo tutaj nie ma problemu. Przypasujemy to i będziemy wiedzieć. No i pięknie. Tak, bierzesz taki, no i idealna grubość, no nie? Latem to sobie malujesz bez problemu na ogrodzie. On kosztuje 26 zł, czy to jest za co? No chyba tak. To strasznie dużo. Bardzo dużo, no bo to są równe, nie? Dobrze, najpierw zróbmy ogród, bo tyle nowości tutaj jest, no nie? Że ja już nie wiem, za co się chwycić, a za mało czasu, żeby chwycić je za wszystko naraz. Na styk. Bagażnik przewidziany pod glebogryzarką. Mogliśmy jechać we trójkę. No. Kugolinda się spisała. Mamy glebogryzarkę w samochodzie. Jestem zadowolony, że wzięliśmy mimo wszystko większą, droższą, no trudno. Jestem zadowolona, teraz byśmy przeżywali, że tak, mogliśmy. Tak, bo to jest też tak, że jak widzicie to na internecie, to ona się wam wydaje spoko, ale później jak zobaczycie ją na żywo, to jednak to pół metra jest strasznie wąskie. No, także fajnie, że ona jest taka szersza i na pewno ją wykorzystamy dobrze. Dobra, mama sobie już przygrzała mleczko. A, bo to jest ciepłe, patrz, zarąbiste. To wsadziłam, byliśmy w Leroy, wyciągam teraz, tylko przeleję sobie. Zobaczymy, jakie to będzie, czy mu to będzie smakowało i tak dalej. A, to jest takie, ja patrzę, otwiera mi się bez problemu, w sensie ktoś otworzył. Jest aprobata, ale trzymaj sobie butlę, bo mama cię musi zapiąć. Super sprawa z tym nosidłem do sklepu. Mam w nosie już ten, wiesz... Takie noszenie bez niczego. Super, super to nosiło. Dobra, możemy jechać. Proszę, Mikosław. Okej, my jedziemy do domu, rozpakujemy w domu sobie glebogryzarkę. Może coś nagramy, pokażemy wam, co jest wewnątrz. Tak. Może też zrobimy jej test przy okazji, jako osobny odcinek i powiemy coś o niej tak samo jak jakichś tam innych urządzeniach. Sporo skupiliśmy. Tak. A druga rzecz, ja taki mam pomysł, że może wszystkie tematy ogrodowe, vlogi ogrodowe zamkniemy w jednej playliście, żeby było krok po kroku, jak to szło. No. Będzie osobna playlista. Także od następnego razu startujemy z tematami ogrodowymi. Dobra, lecimy kochanie, odpalaj furę i zasuwamy.